Celem piątkowej konferencji było wskazanie najważniejszych problemów, z jakimi borykają się hodowcy bydła ras mięsnych i próba ich rozwiązania. Podstawą opłacalnej produkcji są dobre pastwiska, których na naszym terenie nie brakuje. Na spotkaniu pojawiły się osoby zajmujące się hodowlą tych zwierząt oraz te, które w najbliższym czasie chcą się tym zająć. Wołowina to niszowa część produkcji w naszym województwie, która jednak cały czas się rozwija. W tej chwili jest zainteresowanie produkcją wołowiny kulinarnej, w związku z tym ta hodowla będzie również się rozwijała. A rejon Kaszub, Kociewia w tej chwili to są te tereny, jeszcze dodatkowo powiat Chojnice szczególnie, to są tereny, gdzie mamy słabe gleby, ale mamy też trochę trwałych użytków zielonych. W związku z tym połączenie tego wszystkiego razem powoduje to, że są to dobre warunki, żeby zająć się hodowlą bydła mięsnego. Podczas konferencji przedstawiono m.in. istotne elementy zakładania łąki pastwisk oraz uzupełniania roślinności. Lekarz weterynarii omówił profilaktykę zdrowotną, która stanowi tańszą alternatywę dla leczenia. Eksperci przedstawili również instrumenty wsparcia produkcji mięsa wołowego. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zachęca wszystkich, którzy chcą zająć się produkcją wołowiny, aby przychodzili do ich biur. Ośrodek doradztwa w każdej chwili jest w stanie każdemu rolnikowi udzielić wszystkich informacji, takich, żeby można było tą hodowlę rozwinąć, tą hodowlę rozpocząć. Mamy specjalistów do spraw hodowli bydła, którzy tym tematem na bieżąco się zajmują. Konferencja zakończyła się degustacją dań z wołowiny kulinarnej wyprodukowanej na Pomorzu.